Witamy w kolejnym odcinku Automix. Dziś pokażemy kolejnego SUV-a sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych. Jednak nie będzie to typowy rodzimy Amerykaniec, a samochód koreańskiej marki, która jest bardzo dobrze znana i lubiana na naszym rynku. Przed Wami Kia Sorento. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2018 roku i został wyposażony w silnik o pojemności 3,3 litra V6 o mocy 270 koni mechanicznych. Jak się domyślacie, zamontowaliśmy do niego instalację gazową, którą właśnie Wam pokażemy. Zajrzyjmy pod maskę. Pod maską oczywiście, jak za każdym razem, nie widać zamontowanej instalacji. W tym przypadku najbardziej charakterystyczne są przewody oraz filtry gazu na ścianie grodziowej. Ale zdejmiemy sobie osłonę, żeby zobaczyć, czy tutaj coś więcej nam się ujawni. No tak, tu widać troszeczkę więcej. Od przodu wtryski z gazu. I tyle. Podsumowując, instalacja została zamontowana tak, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej... Podsumowując, instalacja została zamontowana tak, żeby wyglądała w 100% jak oryginalna. Przejdziemy sobie do bagażnika. Jest to wersja 7-osobowa. Więc przy złożonym ostatnim rzędzie siedzeń mamy naprawdę sporo miejsca tutaj do przewozu przeróżnych bagaży. Pod pokrywą i siedzeniami nie straciliśmy miejsca, ponieważ butla została zamontowana przy podwoziu i ma pojemność 69 litrów. Zobaczymy teraz pod klapką, jak wygląda wlew. W tym przypadku tego miejsca zabrakło, żeby zamontować pełne złącze do tankowania gazu. Dlatego zostało zastosowane wąskie, do którego konieczne jest zamontowanie adaptera. Przejdźmy teraz do wnętrza. Do dyspozycji mamy skórzane siedzenia, podgrzewane, duże multimedialne radio, dość sporo pojemnych schowków, oczywiście wszystkie szyby elektryczne, otwierane domykane automatycznie, wielofunkcyjna kierownica, czyli wszystko to, co dziś jest podstawą na wyposażeniu każdego samochodu. W dzisiejszym odcinku to tyle. Poznaliście kolejną naszą realizację, kilka danych technicznych, jak i specyfikację tego samochodu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!